Pewien człowiek był okropną gadułą. Cały czas tylko gadał i gadał, bez zastanowienia, a potem żałował, że powiedział za dużo. Wielokrotnie wpadał przez to w kłopoty. Nie potrafił się ugryźć w język i często kłócił się z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, a nawet z obcymi ludźmi. Pewnego dnia usłyszał o mistrzu Zen, który mieszkał w pobliskim klasztorze. Postanowił udać się do niego i poprosić go o radę. Następnego dnia przybył do klasztoru i spotkał mistrza. Ukłonił się z szacunku i powiedział: "Mistrzu, przyszedłem prosić cię o pomoc. Mam problem, który sprawia mi wiele cierpienia. Mówię zbyt wiele i często wypowiadam słowa, których potem żałuję. Co myślę, to mówię. Nie potrafię niczego zachować dla siebie. Czasami obrażam innych i sprawiam im przykrość. Czasami wdaję się w kłótnie. To jest okropne. Jak mogę przezwyciężyć ten problem?" Mistrz Zen spojrzał na niego i powiedział: "Mój przyjacielu, mówienie jest ważne, aby wyrazić swoje myśli i uczucia wobec innych, ale mówienie nie zawsze jest najlepszą opcją. Czasami milczenie jest mądrzejsze niż mówienie. Dziś opowiem ci o 5 sytuacjach, w których powinieneś zachować milczenie." "5 sytuacji? O czym mówisz, mistrzu?" zapytał człowiek z ciekawością. Mistrz Zen zaczął wyjaśniać. "Pierwsza sytuacja, w której powinieneś zachować milczenie, to kiedy jesteś zły. Gniew jest jak ogień, który niszczy wszystko na swojej drodze. Niszczy twój spokój umysłu i relacje z innymi. Skłania cię do wypowiadania rzeczy, których nie myślisz i których potem będziesz żałować. Skłania cię także do czynów, których potem będziesz się wstydził. Gniew to trucizna, która szkodzi twojemu ciału i duszy. Nie pozwól, aby gniew cię kontrolował. To ty kontroluj swój gniew. Najlepszym sposobem na to jest zachowanie milczenia, gdy jesteś zły. Uspokojenie się, zanim zaczniesz mówić. W ten sposób unikniesz konfliktów z innymi, unikniesz obrażania innych i nie będziesz musiał później niczego żałować." Następnie mistrz Zen powiedział: "Druga sytuacja to zachowanie milczenia, gdy brakuje ci pełnej wiedzy na jakiś temat. Mówienie o czymś, na czym się nie znasz, sprawi, że ludzie będą mieli cię za głupca. Rozpowszechnisz także fałszywe lub niekompletne informacje, które mogą wprowadzić w błąd lub zdezorientować innych. Stracisz też okazję do nauki od tych, którzy mają większą wiedzę niż ty. Nie udawaj, że wiesz coś, czego naprawdę nie wiesz. Nie mów bez sprawdzania faktów lub źródeł. Zachowaj milczenie, gdy brakuje ci pełnej wiedzy na jakiś temat i słuchaj innych, tych, którzy mają więcej wiedzy niż ty." Następnie mistrz Zen powiedział: "Trzecia sytuacja to zachowanie milczenia, kiedy masz wątpliwości. Czasami ludzie kłamią, przesadzają lub źle coś rozumieją. Czasami nie widzisz lub nie słyszysz całej prawdy. Nie wiesz ani nie mów na podstawie plotek, założeń czy przekazów ustnych. Możesz później żałować swoich słów. Zweryfikuj fakty i źródła przed mówieniem. Szukaj prawdy przed mówieniem, w przeciwnym razie możesz później żałować swoich słów." Czwarta sytuacja to zachowanie milczenia, kiedy ktoś dzieli się z tobą swoimi uczuciami, szczególnie gdy jest smutny. Wtedy koniecznie zachowaj milczenie i słuchaj uważnie. Ta osoba potrzebuje kogoś, kto jej wysłucha i zrozumie. Potrzebuje kogoś, kto będzie współczuć i okazywać empatię. Nie potrzebuje kogoś, kto jej przerywa lub udziela rad. Nie potrzebuje kogoś, kto ją osądza lub krytykuje. Potrzebuje po prostu kogoś, kto będzie obok niej i pozwoli jej wyrazić swoje uczucia. Zachowując milczenie i słuchając, pokazujesz jej, że szanujesz jej uczucia. Pomagasz jej także uwolnić emocje i poczuć się lepiej. Dzięki temu dowiesz się o niej więcej i wzmocnisz z nią swoją więź. Dlatego zawsze zachowuj milczenie, kiedy ktoś dzieli się z tobą swoimi uczuciami. Piąta sytuacja to zachowanie milczenia, gdy stajesz w obliczu szyderstwa lub pogardy ze strony innych.
Ludzie mogą szydzić lub gardzić tobą ze względu na twój wygląd, przekonania, działania lub wybory. Mogą mieć różne motywacje. Mogą chcieć sprawić, żebyś się poczuł źle lub żebyś czuł się gorszy. Mogą chcieć cię prowokować lub skrzywdzić. Nie reaguj na nich gniewem ani urazą. Nie kłóć się z nimi. Nie dawaj im satysfakcji z oglądania twojej reakcji. Zachowaj milczenie i uśmiechnij się w obliczu szyderstwa lub pogardy. Pokazujesz im w ten sposób, że nie masz wpływu na ich słowa. Pokazujesz, że jesteś pewny siebie. Pokazujesz im, że jesteś mądry i dojrzały. Dzięki temu unikniesz eskalacji konfliktu. Oszczędzasz także swoją energię i czas na ważniejsze rzeczy. Tacy ludzie, jeśli są mądrzy, mogą z czasem zdać sobie sprawę ze swojego błędu i przeprosić cię. Po tych słowach mistrz Zen zakończył: oto 5 sytuacji, w których powinieneś zachować milczenie. Jeśli będziesz przestrzegał tych zasad, unikniesz wielu problemów i konfliktów z ludźmi. Przestaniesz żałować wypowiadanych słów. Dodatkowo, zachowując milczenie w tych sytuacjach, będziesz wydawać się mądry w oczach innych, a oni będą cię bardziej szanować. Następnie mistrz Zen zamilkł. Po wysłuchaniu mistrza Zen na twarzy człowieka pojawił się wyraz wdzięczności. Podziękował mistrzowi za cenną lekcję i postanowił postępować zgodnie z jego radą przez resztę życia. Zrozumiał siłę tkwiącą w milczeniu. Doszedł do wniosku, że prawdziwa siła tkwi nie tylko w mówieniu, ale także w rozumieniu, kiedy milczenie jest bardziej potężną odpowiedzią. Baśnie i przypowieści mają wielką moc, dlatego dziel się nimi i udostępniaj je, jeśli ci się podobają. A jeśli chcesz docenić naszą pracę, kliknij przycisk Wesprzyj i subskrybuj nasz kanał.